Wstawaj, wstawaj, Amela! Witam Was bardzo serdecznie. W tym roku pierwszy raz jesteśmy na rolkach. Czas wyciągnąć, ładna pogoda. Jedziemy i już mamy za sobą pierwszą wywrotkę, którą zaliczyła Amelka. Ale cóż, zanim się nauczy jeździć, to tak jest. Zaraz będziemy przypominać sobie podstawy hamowania i innych rzeczy. No, teraz przykucasz, Amela, przykucasz. Nisko kucasz, niżej. Jedziesz, 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 przykucnij, przykucnij! Tak w ogóle to zrobili, taką fajną asfaltową ścieżkę, na której właśnie jesteśmy. Ja jestem pierwszy raz, Oliwka już jest drugi raz. Ta ścieżka razem z chodnikiem to tak 800 km od domu. Amelka dzisiaj zalicza swoje pierwsze zjazdy szybkie z górek i pierwsze wywrotki. Dwa razy się wywróciła, za pierwszym razem się trochę popłakała, a potem już fik było, ale bez płaczu wstała i pojechała dalej. Jaka Oliwka była w wieku Ameli, czyli miała 5 lat, to już zaliczyła swoje pierwsze kilka night skatingów. Za to Amela dzisiaj nauczyła jeździć się na rowerku, to też jest duży plus. Pierwsze metry bez wywrotki, to jest pierwszy sukces. A teraz szlifujemy jazdę na rok. Dojechaliśmy do końca ścieżki, na zegarku mam ponad 2 km, ale jeździłem trochę tam i z powrotem, mijając Amelkę w dwie strony, żeby pilnować całego towarzystwa. Kucamy, kucamy, kucamy! I wracamy. No, w kierunku domu. Pół godziny już jeździmy. Słyszeliście teraz ten okrzyk radości? Niedługo będzie fanką prędkości jak mama, tata i Oliwka. Żamela niedługo będzie fanką prędkości jak mama, tata i Oliwka. Zginamy nogi w kolankach. Raz jedna noga, raz druga, Mela. Bo tata się nie będzie ciągnął, jak się zmęczy jedna nóżka. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał. Dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. I łapka w górę, to tylko jeden klik. Kucamy! Kucaj, Mela! Dajesz, dajesz, dajesz! I kolejny zjazd z górki zaliczony bez wywrotu. Trening czyni mistrzem, a mistrzowski trening czyni jeszcze większym mistrzem. Teraz nakręcamy Amelę, jak jedzie. A teraz Wam pokażę moje hamowanie T-stopem. Takie kółka zostawiły ładne, cztery równe linie. Takie ślady hamowania. Docieramy do końca leśnej alejki, która ma mniej więcej 200 km. Z groszami może 300 km w tych granicach. Wracamy do domu. Jesteśmy już ponad 50 minut na rolkach.
słońce idzie ku zachodowi i trzeba spadać. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Oliwka trenuje jazdę tyłem. Uważaj, bo zaraz zjazd będziesz miała. Trzeba machać nóżkami, same rolki nie pojadą. Będziemy kończyli. Będziemy mieli dzisiaj za sobą jakieś 4 km, jak dotrzemy do domu. Trochę nauki, trochę powtórek, trochę utrzymywania równowagi, trochę gadania Melce, żeby jeździła na dwóch rolkach. I na sam koniec polecam wam całą playlistę z rolkami. Tu jest nasz film z ostatniego roku. Tu jest najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej!